Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy Wiedźmin i lagi. Dobra, już spokój, lagi, spokój, spokój już z tymi zlegami. Dobrze, moi drodzy, teraz sobie pójdziemy do miejsca zwane Latarnia Morska. Tak jest, moi drodzy, i tu trzeba będzie spadać szybko, bo tu życie mi się odejmują. Chcecie wiedzieć. Oj, 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 oj. Którędy? Pytam się. Czekajcie, nie tędy chyba. Nie tędy. Tylko czemu tu jest coś takiego? A, bo tu jest coś. Właśnie, zablokowane było przejście w pieruny. Dobra. Trochę mi odjęli żyć w pieruny, skurczybyki. Dobra, spadamy stąd. Spadłowa stąd, ludzie. Dobra, a teraz jak mam stąd wyjść? Dobra, pytanie teraz jest takie, jak mam stąd wyjść? Aha, okej. Bez problemu, powiem wam, tutaj wyszedłem. Dobra, i lecimy oczywiście do Latarni Morskiej. Trochę nam to zajmie, ponad 1900 metrów jest. Prawie 2 kilometry. Prawie. Ale co tam, płotko polecimy, popłynie, znaczy... pobiegnie, znaczy no... Polecimy i będziemy szybciej, co nie? No i elegancko będzie, co nie? A jak? Dobra, zobaczymy co będzie dalej, co nie? Jakie będą potwory właśnie przy tej latarni morskiej. Wow, co to było? What the fuck? Zobaczymy, zobaczymy jakie będą potworki. Jestem ciekaw, że jakiś cień, znaczy łatwiejsze, co nie? Jakieś łatwiejsze może będą, ale nie chcę tego obiecywać na 100%, jakie będą te potwory, co nie? Przy tej latarni morskiej. Bo tam jest chyba ostatni ten schemat szczunku cechy, znaczy szkoły cechu gryfa, co nie? I tam jakie jeszcze będą? Czekajcie, szkoły kota. Znaczy, schemat ulepszeń rysunku szkoły kota 1. I tu będą jeszcze jakieś zadania. A, i tu jeszcze jest. O kurde. Nie fajnie, nie fajnie, co nie? Jeszcze na 17 poziom będziemy mieli zadanko jakieś. Ale po tym zadaniu zrobimy... O, coś z tych. Skarb tego, albo ten Dorwa Juniora, co nie? Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądać. Na razie sobie pójdziemy... po te schematy, co nie, trzeba zrobić w końcu. Bo ja pamiętam, te zadanie przyjąłem jakoś, pamiętam już dobrze, na początku gry, co nie. Pamiętam, czy mi się to samo, kurczę, chyba samo mi się zaakceptowało to zadanko, ale w tej chwili nie pamiętam już, powiem wam szczerze. Nie pamiętam, serio, nie pamiętam. Jakoś pamiętam, że to było na początku jakoś. Ale... Nie wiem, szczerze mówiąc. Kiedy w ogóle ja to zaakceptowałem, te zadanie, co nie? Kurde, co ty, Geralt, robisz? A, tu ludzie są normalni. Ale... A są tu jakieś... O, właśnie, czekajcie. Tu mamy ten... czekajcie, mamy... jak to się nazywa? Kurde, ten... Ten drogowskaz, co nie? Jakoś tak się to na to mówi, co nie? Czekajcie, to polecimy... Gdzie znalazłem drogowskaz? A, dobra, okej. Drogowskaz, właśnie, kurde, się pogubiłem, powiem, jak to się mówi. Kurde. Czekajcie, to na... Ja bym wolał, kurczę, powiem wam... tutaj, żerowisko harpi widzę, tutaj jest. Kurde, nie, czekajcie, zrobimy, polecimy tutaj, bo to powiem wam, trochę daleko jeszcze jest, co nie? Pójdziemy tutaj sobie, wiecie, będzie najlepiej. Zobaczymy, co tu zobaczymy. 390 metrów zostało nam do przejścia do tego miejsca, do tego... O tej latarni morskiej, co nie?
Zobaczymy, kogo my tu spotkamy, kurczę. Boję się, powiem wam, tego miejsca trochę. Ale powiem wam, że ładne miejsce tutaj jest nawet. Bardzo ładne miejsce. Tylko żeby nie było żadnych gryfów po drodze. Co nie? Bo ja z gryfem nie chcę za bardzo atakować. Co nie? Czekajcie, sobie tutaj jeszcze zwiększę życie do końca sobie. Dobra, i może tak myślę sobie... Dobra, mam pełne życie i zrobimy sobie tak. Pomedytujemy do godziny 6 i nam się zwiększy nam się ten, jak to się nazywa? Jaskółka. Będziemy mieli 3 jaskółki, 3 gromy. A grom to chyba jest, mi się wydaje... Co to jest grom? Czekajcie, muszę sobie zobaczyć, bo ja zapominam, powiem wam, tych miejsc, już tych... tych nazw. Znaczy... Nie nazw, tylko co to daje w ogóle ten grom, co nie? A jaskółka. Jaskółka to wiem, to jest żywotność, co nie? Życia inaczej się mi się zwiększają, dodają mi się. Czekajcie, nam się coś tutaj zmieniło, czy się nie zmieniło? Nic się nie zmieniło. Niestety nic się nie zmieniło. Dobra. Mniejsza o to, co nie? Czy się nam zwiększyło, czy nie? Dobra, powoli idziemy sobie tędy, tylko pytanie jest takie teraz. Żebym się nie pogubił. No właśnie, się już pogubiłem. Tędy. Tą drogą, nie tamtą. Nie. Bo tu powiem wam, tutaj ten tak jakby GPS na tej mapie, to trochę, powiem wam, oszukuje. Co nie? I teraz tędy, bo to są dwie drogi, co nie? I czekajcie, teraz sobie sprawdzę z ciekawości, gdzie to jest. Tędy, dobra, okej. I tędy będzie trzeba będzie skręcić. Czekajcie. W tą ścieżkę? Chwila. Muszę sobie tutaj... W tą ścieżkę trzeba będzie skręcić teraz, okej. Tak jest, to jest ta ścieżka, dobra. Wolę, powiem wam, tutaj uważać niż później... Niż później się pogubić, co nie? W tym miejscu, powiem wam szczerze. Zobaczymy, co nas tu będzie czekać. Jaka walka, z kim. Jaki poziom ma ten mini-boss. Tam coś jest, widzę. Jakieś potwory tutaj na łapkach pokazują już. Ale może nie będą takie twarde. No zobaczymy zaraz. Aha, no proszę, proszę. Co to jest? What? Smok! Łow, pieruny! Nie, nie gadajcie, że smok jest. No kurde, bez ki... Aaaa! Atakuje mnie smok! Kurde! Wiwerna! To łatwe jest. Dzięki Bogu, że to nie był smok. Ale się zbugował. Ale się zbugował, skubaniec. Dobra. Jak mam tu przejść? Jak mam tu przejść? Podpal to, no podpal to. Właśnie. I z drugiej strony też, bo to mój zamek jest. Znaczy to nie jest zamek, co nie? Tam chyba druga latała, widziałem tam. Czekajcie, jak mam się tam dostać w ogóle, bo tu jest woda. Wszędzie jest woda w pierony. Czekajcie, bo chyba tędy nie tak, nie halo szedłem. Dobra. Tam, bo tam się nie da skoczyć, co nie? Oj! Ajajaj, to nie było! Ajajajajaj, to było niechcący. Aj! Kurnia. To nie tutaj miało być. Ej. Niechcący. Samozwańczego władcy Wen. Baron zaopiekował się dziewczyną i gdy ta wróciła do zdrowia, wyprawił ją do zdrowia. Ej, gdzie tu jesteśmy? Kurde. Czekajcie, gdzie my jesteśmy? Dobra.
Aha, z powrotem muszę iść tędy. Dobra, nie ma problemu. Ale czekajcie. Tam przecież był jeszcze jeden. Dziwne. Dobra, mniejsza o to już. Czekajcie, to tędy z powrotem, co nie? Dobra. Dobra, okej, lecimy, lecimy, nie ma czasu też. No ale nie zatrzymuj się, Wiedźmin, znaczy Geralt. Nie zatrzymuj się, ty. Skuba. Powiem wam, że to chociaż zwiedzam te miejsca, co nie Wiedźminie. I nawet lagów nie było przy tym atakowaniu tego, znaczy tej wywerny. Słaba, powiem wam, jest ta wywerna. 14 poziom ma, ale powiem wam, że jest... słaba, bardzo. Czekajcie, dobrze idę, co nie? Bardzo dobrze idę, bardzo dobrze, dobra. Tak jest, tędy trzeba iść. Myślałem, by to smok, kurde, był, ale nie. Na smoka to za, troszkę za dół, za małe, co nie? Przecież. To była wywerna. No tak, wywerny pod, praktycznie takie same są. O, czekajcie. Ulepszone wyścigowe siodło, czekajcie, sobie zobaczę. Co to jest w ogóle za siodło? O proszę, 45? O proszę. No to mi się podoba, powiem wam to. Dobra, to wywalamy. Co to jest o to? Butelka wody, o proszę, ale regeneracja żywotności jest. O proszę, proszę. Dobra rzecz, powiem wam. 45 wytrzymałości ma. Te siodło dla płotki. Ale powiem wam, że co do tego konia, co nie? Powiem wam, że to troszeczkę jest niepotrzebne, co nie? Ten konik, ta płotka inaczej. Bo można samemu przejść się, co nie? Można pozwiedzać, bo tak jak na koniu, znaczy biegniemy, tak można powiedzieć. Bo nie idziemy z koniem, tylko biegniemy z nim. Znaczy na nim też, tam lecimy. Można tak powiedzieć, co nie? To można też piechotko przecież można się przejść, co nie przecież. Ale to też jest... Powiem wam, że... Dobra, chodź tu wywerno, chodź tu. Chodź tutaj. Chodź tu, no chodź. Nie wiem, czy ona specjalnie tu... No chodź tu. Co ty to odpierdzielasz? No, się zbugowała, skubana. No chodź tu! Gdzie ona jest? On serio tam jest? Jeju, serio? Czekajcie. Dobra, trzeba będzie tędy przejść. Jakoś, kurde, spokojnie, Geralt, spokojnie, dobra. Dobra, okej. Okay. Czekajcie, tu zobaczymy... What the? Fuck, co to jest? Dobra. Ale tam ich się roi, co to w ogóle jestem? Oj, nie tędy, nie tędy, czekajcie, inaczej trzeba będzie przejść tędy. Tu chyba nie ma przejścia w ogóle, co nie nawet. Aj, co to było? Czekajcie, bo tu jest kurde... lądy, co nie? Ale jak przejść do tego zamka? Zamku? Ruiny twierdzy. Aha. Dobra, tu mam jakieś przejście, ale tędy się nie przejdzie. Kurde. Dziwne miejsce troszeczkę, co nie? Czekajcie, może tutaj jakoś? Miejsce mocne. Mogę z nim zaczerpnąć. Dobra, wiem, że to jest miejsce mocy, ale po co mnie to? No dobra, okej, okay, ale... Tu coś jest. A właśnie, tu nie byłem jeszcze. Skubane się zbugowały w pieruny. Mhm. No to proszę, proszę. Fajne miejsce, co nie? Bardzo, kurde. Ja pierdzielę. Tu powinno być jakieś miejsce, mi się wydaje, do przejścia tutaj, ale... Kurde, nie wiem.
O, tam coś miał. Ej, dobra, czekajcie, inaczej zrobimy to. Chwila. Chwila, 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 chwila. Jak tam przejść do tego zamku? Znaczy tutaj... Nie do zamku, tylko do... Nie do zamku, tylko do tego miejsca, co nie? Kurde, jakbym wiedział, mógłbym nie wchodzić tu na dół, co nie? No ale przepadło w pieruny. Tutaj coś? Tutaj mi się, kurde, jakieś miejsce mi się tu nie podoba, powiem wam. Można tutaj chyba coś zrobić, tu na pewno. Czekajcie, zaraz wejdziemy z powrotem tam na górę, bo teraz niepotrzebnie... W ogóle da się tam na górę wejść, kurde mole? Chyba da się. Dobra, da się, spokojnie, o, bardzo dobrze. Dobra, czekajcie, tak. Polecimy sobie tam troszeczkę. Oj, nie, nie, nie tak to miało być. Aj, aj, aj. No, ale... No, dobra, okej. Dobra, czekajcie, jeszcze raz, bo tu można się pogubić, powiem wam szczerze, tutaj. Tutaj w środku tam, kurde. Czy gdzie? Bo tutaj? Czekajcie, inaczej zrobimy. No chodź tu, Wyverno. Czekajcie. Nie mogę. Kurde, powiem wam, trochę dziwne to miejsce jest tutaj. Bardzo dziwne. Kurde, jak mam tam przejść w ogóle? Tak to też nie. Igni? Nie, tak też nie. Bo to musi być... Tak mi się wydaje. Czekajcie. Tutaj powinno da się wejść gdzieś, ale kurde jak? To jest pytanie. Jak mam tam wejść w ogóle? Czekajcie, jeszcze raz tutaj wejdziemy sobie. Wejdziemy sobie jeszcze... To miejsce mocy. Dobra, wiem, że tu... Aha, tu coś mi się nie podoba. Czekajcie, Ard. Tak też nie. Tak też nie, tutaj się nie da. Dziwne to. Serio. No dobra, ale te wywerny powinny dednąć. Nie, 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 nie. Tak też nie da się. W pieruny. Nie fajnie, nie fajnie, bardzo nie fajnie. Czekajcie, a może mi się uda jakoś tak... Kurde, ale nie tutaj miałem. Aj, 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 nie, nie, to nie tak miało być, kurde. Tutaj, Geralt, gdzie ty idziesz? W pieruny. Czekajcie, zaraz tu może znajdę jakieś miejsce tu. Oj, chyba nie znajdę. Ale czekajcie. Teraz nie możesz tego zrobić. No kurde mole, ja pierdzielę. Geralt, gdzie ty płyniesz? Tam miałeś płynąć, ale nie tu, a nie tu. No kurde mole. No właśnie, właśnie, je! Kurde! Ej, nie fajnie. Jest. Jestem ciekaw, ile tych wywarn jest tutaj. Oj. Wow. Ciach, ciach. Chodź tu. Chodź tu. Kurde, ale nie tak miało tu być. Kurde, co za... Jest! Mam coś tutaj. Czekajcie. I. Mi chodziło o i. Czekajcie, tak?
to lepsze jest, to nie? Przecież. Nie, tego nie chcę i tego też nie chcę za bardzo. O, czekajcie, te spodnie. Tutaj też nie chcę tego za bardzo. Spodnie, pancerz. 29. No, prawie dobra, ale też nie. Nie. Rzemiosło. Nie, tego nie chcę też. Ulepszone wyścigowe siodło. O, jestem ciekaw, co to w ogóle jest. Czy dobre? 45, a ten ma? Też 45. To ja nie chcę tego też. Nie. Nie, skóry też nie chcę, niedźwiedzia. Nie. Bo mi to niepotrzebne. Się zbugowała, skubana. Końskie... A. Dobra, nie. Tego też nie. Dobra, zobaczymy tutaj, co tu mamy. Ale nie w tą stronę miałem iść. Tutaj coś jest. Zobaczymy tu kurtkę. Jeszcze. Z ciekawości 65. 85 to też nie. Nie. Czekajcie. Tu coś mamy, tylko kurde nie wiem co. Nie, to tutaj na pewno nie. Tego tu nie ma na pewno. Nie. Tu wychodzimy sobie stąd. Dobra. Nie, to na górze powinno być. Czekajcie, zaraz, chwila. Powoli. Powoli, dobra. Nie, gaśnie. Czekajcie. Może na górze gdzieś tutaj jest ten wiedźmiński ten. Nie. Zobaczymy tu jeszcze. O, tutaj jeszcze. Gdzie to jest? Co to w ogóle jest tutaj? Kurde, fajne miejsce, powiem wam. Tylko trochę skomplikowane, co nie? Tutaj. Do szukania. Zobaczymy, co tu mamy w ogóle jeszcze. Nie, tutaj nic nie ma ciekawego. Niestety nic nie ma ciekawego, kurczę. Użyj. Zaraz przeszukam jeszcze te ruiny, co nie? Tej twierdzy. A, bo to latarnia morska jest. No tak, zapomniałem przecież. A Jezu, jak ja jestem... Nie, w ogóle nie czytam. W ogóle nie czytam, w piruny. O, może teraz dopiero? Może. Czekajcie, zaraz, po kolei. No dobra, ale tu... Tutaj może. Czekajcie. Jest! Mam! Wszystko mam, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. O, czekajcie, zobaczcie jeszcze sobie tę kurtkę. 84, a ta moja? Kurde, praktycznie lepsza. Ej, nie faj. Ajajajajaj. Dobra. Czekajcie, to chyba wszystko mamy zrobione, co nie? Na to wygląda. Czekajcie, poszukiwania mi chodzi. Tak jest, wszystko pozrobione, fajnie. To pójdziemy sobie tutaj, a tutaj to daleko jest? Daleko jest 1387 km. Dobra, przedmioty zostały wzmocnione, bardzo dobrze. Okej. Dobra, to wychodzimy sobie już stąd. O, to wygląda. Idź do łaźni i porozmawiaj z Sigim Reuvenem. Dobra, ale to...
Chwila, zaraz sobie zobaczę jeszcze te zadanie, te od... O właśnie, to muszę sobie zobaczyć, czy to daleko jest. 1400. A czekajcie, 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 tu mamy przecież... Kurde, co ty, Geralt, robisz? Co ty się bawisz? Szybka podróż przecież możemy za nie wziąć przecież. Zapomniałem totalnie. Most świętego Grzegorza. Będzie najszybciej. Tak mi się wydaje. Będzie najszybciej. Bardzo dobrze. No ładuj się, gro. Żeby skorzystać, no, z szybkiej podróży, to ja to wiem już. Dobra. 67, a sobie zobaczę jeszcze tutaj. O, to sobie zobaczę, czy to daleko jest. 86, a tam ile było? Chyba... 67, dobra, tu będę miał bliżej. Dobra, okej, okay, lecimy. Kultysta? Pamiętam, takie coś było, kultyści w tym, w Drakesangu de Drakeje, pamiętam. To było bodajże... w miejscu... Tam gdzie są czarowni... Tutaj? Tu coś mamy do zrobienia, czekajcie. A ten? Dobra, tylko gdzie to trzeba pójść? Tutaj? Dziwne. Czekajcie, zaraz. Iść do łaźni. Aha, tutaj muszę iść, dobra. Tu ktoś jest? CO PRZEZ TAKIE COŚ?! Nie, nie wierzę w to. What the fuck? Serio? Przez takie coś, kurde, padłem? Przez jaką wysokość? No bez przesady, no ludzie. W guciku tak się nie zabije się z takiej wysokości, co nie? Kurde. Trochę głupie to. Ale co to zrobić? Na drugi raz będę pamiętać. Przecież tak nie można robić. Dobra, no ładuj się, ładuj się, ładuj się. No ładuj się, gro, ładuj się, gro. Okej, okay, już się załadowała. Dobra, jeszcze raz lecimy. Niepotrzebnie, kurde, spadłem, co nie? Ej. Ciebie szukam. Wypytaj, dobra, jeszcze... Najpierw może pogadam z tym. Albo nie wiem sam już. A pójdziemy tutaj. A to na dole! A, okej. Gdzie? Gdzie? Idę gdzieś. A co? Masz jakiś problem? Facet? Dobra, tutaj jednak. Ta? Mhm. Spoko, kobietko. Zapukaj, o kur... Jest tam kto? Otwórzcie! Nikogo nie ma. Po co ten rwetek? Łaźnia jest zamknięta. Muszę się spotkać z właścicielem. Wiem, że tu przebywa. Cóż z tego, skoro jest zajęty? Zajęty czym? Podejmuje ważny gość. No ja też jestem ważny. Powiedz mu, że przyszedł jeszcze jeden ważny gość. Geralt z Rivii. Nie odejdę stąd, dopóki z nim nie porozmawiam. No dobrze, spróbuję. Proszę zapytać. No, dobra, okej. Mam nadzieję, że się posłuchasz. Geralda z Rivii. Ziggy Roiven zaprasza. Ja nazywam się Happen. Happen! Ziggy Roiven. Okej, okay, idziemy do tego Ziggy'ego. Czy jak mu tam... Czy jak to tam się odmienia? Właśnie. Wpierw jednak przejdziemy przez szatnię, gdzie należy zostawić odzienie. Chodźmy. Dobra, okej. Okay. No i ty. Nie podobał się ziomuś. To nie wszystko mi zajumasz i co będzie. Tutaj można się rozebrać. Ekwipunek będzie bezpieczny. Dobra, tylko... Przesuń się, ziomuś.
No dobra, okej, rozbierzmy się. Znakomicie. Ziggy Roiven oczekuje w następnej sali. Jezu. Hej, białowłosy! What the fuck, gdzie ja jestem? Miałeś rację, nie rumieni się. Mhm, no spoko, fajne miejsce, bardzo. Po prostu zajebioza. O Jezu. Otwórz. Dobra. Okej, pogadajmy z nim. Spokojnie, Tasak. Skurwiel Junior idzie do piachu. Mój sekretarz wyśle wam notatkę ze spotkania. Nie masz sekretarza. A Juniora zlikwidujemy, gdy wszyscy, rozumiesz? Wszyscy będą za. Roiven, twój gość. Jezu! Po chuj go tu wpuściłeś? Bo chciałem z nim porozmawiać. To Geralt z Rivi. Dobrze cię znowu widzieć. Jak zwykle, kurwa, jestem wykluczony, towarzysko. Coś ty za jeden? Ile razy można mówić? Jestem Wiedźminem. Jakieś kłopoty w kanalizacji? No. Wszystko jest pod kontrolą. Geralt to znajomy z dawnych czasów, co prawda? Czekajcie. Ktoś wszedł do łaźni. Skradają się. Jest ich kilku. Co on pierdoli? Jasnowic jakiś? No. Mordercy! No, mówiłem. A ty kimże? No, kurwa mać, wiedziałem. Znajdzie się broń? Oczywiście, że tak. Wow, ale broń ma ta. Bierz. No bierzcie to wszyscy. A tym Tasakiem wpierony będzie nawalał. No dobra, chodźcie już, no. Chodźcie szybciej, no szkurde, ruszcie się. Z gołą dupą jeszcze się nie biłem. A ja się biłem. Dobre. Przesunta się w pieruny. Kurde, synek. Dobra, chodź tu. Ty też chodź tu. A masz. Dobra. Dobrze, bardzo dobrze. Jeszcze jeden. Wszyscy? O kurde, ale więcej was matka to nie miała? Spierony. Macie wszyscy, kurde, co się będę z wami... No... No... Krótko mówiąc... Nie będę mówił. Dobra robota, panowie. Jak? Przepraszam za ten incydent. Ochrona zawiodła i wyciągnę z tego konsekwencje. Dobra. To byli ludzie z kurwiela. Wyciągnij z tego konsekwencje. Nie zaczynajmy od początku, szczególnie przy gościu. Przyszedł na moment przed atakiem. Przypadek? Nie sądzę. Niech sam się wytłumaczy. Nie wszystkich. Przedstawisz mi swoich znajomych? Dobrze, że nie ma tu. Harpeda. Zaraz bym mnie zrugał za brak manier. Króla żebraków znasz. Zresztą, kto nie słyszał o tym mecenasie sztuki i patronie drobnych przedsiębiorców? A, to ja z nim chyba rozmawiałem, podajże. A krasnoluda zwą Tasakiem. Siedzi głównie w rozrywce. No właśnie. Szukam skurwiela juniora. A, ciekawe. Czego chcesz od Wileja? Junior pomoże mi kogoś znaleźć. W całym swoim nędznym życiu skurwiel jeszcze nikomu nie pomógł. Będę go ładnie prosił. Słyszysz, Tasak? Może gdybyś nie nazwał go ciotko Jepsą, tylko ładnie prosił, to może przyszedłby na spotkanie.
kurwa, panowie, na krótko chwilę nas wzięło. Skurwiel chce nas sprzątnąć i w końcu mu się uda. Musimy zabić go pierwsi. Siedźcie tu i puszczajcie bąki pod wodą. Ja idę wysłać chłopaków do miejscówek juniora. Niech zrobią kipisz i wykurzą chuja. A ty, jak ci tam, jeśli chcesz znaleźć skurwiela, przyjdź do mnie. Ejo. Jakieś pomysły, gdzie odszukam juniora? Będę wdzięczny za każdą wskazówkę. Ziggy? Warto mu powiedzieć. Geralt ma talent do znajdowania ludzi i jest dyskretny. W takim razie zostawiam was. Zajrzę do ciebie jutro. Dokończymy rozmowę. To co, może się ubierzemy? Niezły pomysł, a potem pogadamy już w cztery oczy. Dobra, okej. Ziggy. To się porobiło. Ale dobrze spotkać starego drucha, dzięki któremu tak często zażywam kąpieli. Jeśli dzięki mnie jesteś czystszy, to warto ci było złamać tę nogę. Wyobraź sobie, że kiepsko się zrosła. Muszę ją moczyć w gorącej wodzie przynajmniej 6 razy dziennie, bo inaczej napierdala jak dzwony w bukle. Nie zrobiłem tego bez powodu. Jakbyś mi nie wchodził w drogę, nogę miałbyś całą. Rozumiem. Zaręczam, że gdybym mógł się cofnąć w czasie, zachowałbym się na Taned inaczej. Na przykład kazałbym cię moim ludziom zabić, a nie... Słuchaj, Lorne, a właściwie Dijkstra, bo nie jestem nastroju na zabawę w pseudonimy i inne szpiegowskie gierki. Przychodzę w konkretnej sprawie. Jak chcesz wysłuchać, o co chodzi, to wysłuchaj. Jak nie, to daruj sobie błyskotliwe riposty i po prostu wywal mnie za drzwi. A co myślisz? Myślisz, że Tasak znajdzie skurwiela? Może i znajdzie, ale spali przed tym pół miastem. Co proponujesz? Trzeba przejść się po miejscach w strefie wpływów, juniora, i się... Może faktycznie warto popytać na mieście. Nawet jeśli junior siedzi... Skurwiel czerpie zyski głównie z hazardu. Kontroluje największe kasyno w mieście. Pamiętaj... Jest też arena w podziemiu. Możesz też sprawdzić dom skurwiela w Nowigradzie. Gdzie znajduje się? Niedaleko, wiesz? Dobra, to wiem już. Dobra, ja tu przewijam już. Tam. To gdzie jest? Junior uwielbia. Dobra, ruszam szukać no tego i tego. Dzięki za pomoc, Dix. Idź już, Wiedźmi. Aha, gdybyś miał problemy ze... Dobra, wiesz... O właśnie, ale to... Pora na mnie. Ja mam. Ale czekajcie. Masz chodź tyle? Tu. O właśnie, jeszcze to się zapytamy. Słuchaj, wiesz, może to samo, co ze wszystkimi. To znaczy? Siedzi otoczony chórysami, które karmią go. No, Geralt, co się mogło z nim stać? Leży pewnie na dnie pontaru razem z tą... Lutnią. Jak dla mnie... O właśnie. Oczywiście, że no. O co poszło? Widzisz... Jaskier ostatnio... Jaskier wydał ostatnio sonet, gdzie w drugim tetrasztyku są ryby. Pytałem poważnie. Poważnie to brak mi czasu, żeby przejmować je. A ty mógłbyś mi pomóc. A wtedy ja mógłbym na przykład pobyć. O właśnie, w czym mam... Może ci pomogę. Zamiast mówić, wolę pokazać. Tak zakładałem. Świetnie. Ostatnia prośba, a właściwie... Dobra, zobaczymy co on... Co on chce, jako pomoc. Co on tu odwala? Woda znika, wow. Woda znika. To
Proszę za mną. Dobrze, moi drodzy, ale sobie to zrobimy oczywiście w kolejnym odcinku, tylko chwila. Dobrze, moi drodzy, widzimy się oczywiście w kolejnym materiale. Cześć!